Te produkty blokują w Tobie Twoją naturalną siłę, witalność, energię, skupienie, pracę mózgu, inteligencję, emocjonalną stabilność, stan hormonalny, wytrzymałość, odporność. Produkt numer jeden to jest cukier biały. Kupujemy go. Znamy to. Od zawsze jest w domu cukier biały. Cukier biały możesz wyeliminować całkiem. Już wiemy o tym, już były filmy dokumentalne, już były badania, już wszystko wiadomo, a nadal kupujemy biały cukier. Przede wszystkim cukier biały nie ma nic w sobie. To są puste całkiem kalorie, które dostarczasz sobie i to, co jest potrzebne na energię w tym momencie jest zużywane, a reszta idzie od razu na zapas. Puste kalorie i jeszcze na dodatek okradają Cię z wapnia, okradają Cię z żelaza, okradają Cię z różnych ważnych składników, które masz w swoim organizmie i potrzebujesz je. Oprócz tego, że nic sobie nie dostarczasz, to jeszcze Cię okrada. Biały cukier dodatkowo powoduje kwasowość w organizmie. Kwasowość jest znana, że jest idealnym środowiskiem, żeby zaistniała choroba. Im bardziej alkaliczny jest Twój organizm, tym mniej choroby. Nie może się choroba pojawić w alkalicznym środowisku. Druga rzecz to jest mleko. Większość ludzi nie toleruje laktozy. Wiemy o tym. Mleko jest z krowy. Krowa to jest inny gatunek. To nie jest nasz gatunek. Jesteśmy jedynym gatunkiem, który wchodzi w inny gatunek i okrada mleko, które ma cel na spożycie przez swój gatunek, żeby małe krówki dorastały, a nie ludzie. I dają to dzieciom. To nie jest mleko dla dzieci. Natura nie stworzyła tego innego gatunku, żeby dzieci z tego gatunku brały to mleko. To nie jest w ogóle cel. Mleko zaśluza organizm. Mamy później gorsze krążenie, śluzówka. Zagęszcza się, problemy z zatokami. Dodatkowo to nie jest mleko, które rzeczywiście ma te składniki odżywcze, tylko to jest pasteryzowane. Większość mleka, które kupujemy w sklepach, to jest pasteryzowane, jest kasują się, wyparowywują wszystkie odżywcze składniki i enzymy. Więc mleko to nie jest nasz gatunek, to nie jest nasza rzecz. I to, co robią ludzie krowom, że zapładniają je na wymus, żeby produkowały to mleko, żebyśmy mogli brać to mleko, to jest troszeczkę perwersja. Kawałek brokuły ma więcej wapnia niż dwie szklanki mleka. Więc nie ma w ogóle spiny, że nie dostarczy sobie wapnia. Mleko może odejść całkiem. Powoduje problemy z brzuchem, z jelitami, z trawieniem, układ trawienny cały. I widzimy to. Jak przestaniesz pić mleko przez długi okres czasu i później zaczniesz, to zauważysz, jaki ma to wpływ na Ciebie, ale jesteśmy przyzwyczajeni i nie odczuwamy tego. Trzecia rzecz to jest białe, zwykłe pieczywo albo jakieś bułki, kajzerki, bagietki, chleb tostowy. Pszenica nie jest dla nas zdrowa, a codziennie mamy taki zwyczaj, że kupujemy te bułki, te bagietki i to wszystko jest pszenica. Pszenica ma przede wszystkim gluten. Gluten ma w sobie pewne składniki, które są toksyczne dla naszego organizmu. Ma składniki w sobie, które blokują wchłanianie witamin i minerałów z innych posiłków. I oprócz tego to są puste kalorie też. To jest po prostu cukier. Nie ma tam nic wartościowego. Więc chleb biały z pszenicy może odejść całkiem. Wszystkie te bułeczki, kajzerki możesz wyeliminować. Lepiej postawić na ciemny chleb z ziarnami, pełny zawartości odżywczych, ciężki, jak łapiesz go, żeby był ciężki i żeby nie był z pszenicy. Kolejny produkt, który możesz przestać spokojnie kupować całkiem, to jest puszki z pomidorami albo ogólnie puszki, takie konserwy, takie na przykład jak kukurydze są w takich puszkach albo fasola. W tych puszkach, tych konserwach znajduje się taki składnik BPA w środku, od środka. I to przechodzi na to jedzenie, na tą kukurydzę, na te pomidory, na tą fasolę. I to jest powiązane z problemami hormonalnymi, problemami z trawieniem, problemami z układem pokarmowym ogólnie, z wchłanianiem, z przetwarzaniem, z metabolizmem. Ten składnik
nie jest zdrowy. I to jest to, co dają do różnych takich plastików, na przykład w butelkach też od wody jest ten składnik. Wszystkie takie splastikowane rzeczy w plastikowych albo takich metalowo-plastikowych pojemnikach nie są zdrowe. Więc puszki z pomidorów, co jest popularne, to można to po prostu usunąć całkiem. Kolejna rzecz, którą możesz przestać spokojnie kupować, to są jajka. Jajka, takie zwykłe jajka po prostu ze sklepu. Nawet jak jest napisane na pojemniku z wolnego wybiegu. Proces tworzenia tych jajek jest totalnie straszny. Widzieliśmy filmy dokumentalne, wiemy jak to działa, ale te jajka są po prostu niezdrowe. Te kury bardzo często są chore, mają problemy, są takie umierające i znoszą te jajka na wymus. Możesz zauważyć te jajka. Ja osobiście nie mówię, żebyś brał to jako fakt, ale ja osobiście znalazłem takie coś, że jak jajko w środku to żółtko jest takie pomarańczowe mocno, to nie. Nie siada mi po prostu. Nie mogę tego przetrawić. Czuję tą różnicę. Najlepiej, jak kupujesz jajka z takiego znanego dostawcy, z kogoś znajomego, z kogoś, kto ma farmę, który ma kury własne i ci da te parę jajek. Nie musisz tak dużo jajek jeść, ale ogólnie jak jesz, to najlepiej z takich znanych źródeł. I te żółtka są zazwyczaj żółte. Są naprawdę żółte. Takie żywy kolor żółty. To są lepsze jajka. Ja znalazłem, że tak jest. Tak trawię lepiej i czuję w swoim organizmie różnicę. Więc macie 5 produktów, które możesz całkiem wyeliminować ze swojego życia. Już nigdy tych rzeczy możesz nie kupić. Będziesz zdrowszy, będziesz w lepszym stanie. Mentalnie, emocjonalnie i fizycznie. Jeżeli to jest pomocne, zostaw lajka. Jeżeli interesuje Cię kanał i tematyka, to możesz subskrybować i widzimy się następnym razem.